Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Wyspami Brytyjskimi i nad południowo-wschodnią Europą ośrodki wyżowe. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie początkowo klin wyżowy, a następnie zatoka niżowa i fronty atmosferyczne. Napływać będzie chłodne powietrze. Dziś pogodnie na Wyspach Brytyjskich, we Francji, a nad pozostałym obszarem dużo chmur z opadami deszczu. Nad Skandynawią i w północnej oraz zachodniej Rosji, a także w krajach bałtyckich opady śniegu, na południu lokalne burze. Najchłodniej w Moskwie 6 stopni, a najcieplej w Madrycie 26. I zmieniamy mapę. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, a na Suwalszczyźnie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 6 stopni w Olsztynie do 10 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i północy. Ciśnienie będzie rosnąć i wyniesie około 1016 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.